Jędrzejów. Tu mieszka Gplay. Pewnego dnia razem z Luckym udają się na rozgrywki Squid Game. Chcą zawinąć pieniądze ze skarbonki znajdującej się w pomieszczeniu graczy oraz zrobić podkop i uciec. Czym się to uda? Oglądaj odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 9000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay i dzisiaj słuchajcie, razem z Luckym planujemy mega kozacki plan. Przywitaj się Lucky i powiemy, że za momencie wiedzą... Manko, Lucky z tej strony, witam. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, jesteśmy teraz graczami Squid Game, a za nami właśnie znajdują się te rozgrywki. Nie mogliśmy tutaj oficjalnie dołączyć po raz kolejny po prostu tutaj do rozgrywek, dlatego postanowiliśmy, że się wkręcimy tam i chcemy po prostu zdobyć pieniądze, które się tam znajdują i wyprowadzić się jakimś podstępem, nie Lucky? Mamy tu przygotowane w ogóle rzeczy. Zobaczcie, jesteśmy trochę gotowi. Mamy ogólnie plan, nad którym pracowaliśmy, nie wiem, jakiś tydzień ostatni. I teraz on się może ziścić, Lucky. Także co, robimy wszystko zgodnie z planem? Rozchodzimy się i działamy? Tak, zaczynamy. To do dzieła, życzę powodzenia, na pewno ta misja się uda. Dokładnie tak, ja też tobie życzę powodzenia, a wy widzowie, jeśli nam kibicujecie, możecie zostawić już teraz kciukasa w górę i oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robicie, wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, to bardzo ważne, żeby dołączać do armii, być na bieżąco i niedługo będzie już nas 2 miliony i ostatnią rzeczą jest to, żebyście wpadali do sklepu edgyplay.pl, a my musimy, słuchajcie, teraz plan jest taki, podstępem jakoś się tam dostać. O, słuchajcie, teraz on może się zastanawiać, ten na przykład ochroniarz, czemu ja jestem poza granicami. Siemanko, ej, a co ty tu robisz? Słuchaj, wiesz co? Się gra zaczęła. Musiałem zadzwonić tutaj do ubikacji i wiesz co, tam nie chciałem, żeby mnie podsłuchiwali, wpuściłbyś mnie tutaj, bo tak naprawdę, wiesz co, wyszedłem tu, wypuścił mnie twój kolega, ochroniarz inny, no wiesz? No dobra, no wchodź, no, ale wchodź szybko, no bo już gra się zaczęła, musimy już czekać, już zawodnicy są przyszykowani, dlatego wchodź tutaj, dobra, no. Ja się tu już szykuję, spokojnie, przepraszam ochroniarzu za zamieszanie, już więcej nie będę, do widzenia. Ej, dobra, siemanko gracze. Jedzenie także... w skrzynce, jak coś i się najdzie, zaraz zaczynamy. Dobra, także jedzenie w skrzynce, wezmę sobie tutaj ziemniaczka, słuchajcie, i steka, w sumie takiego kurczaka. Siemanko w ogóle, witam wszystkich, ja muszę sobie tu zająć, słuchajcie, jakieś miejsce. Naszym celem, słuchajcie, jest właśnie zdobycie tych wszystkich diamentów ze skarbonki. Okej, także słuchajcie, ja zaklepuję sobie tutaj to łóżko, jakby co, i tutaj będę właśnie spał. Musimy właśnie teraz wymyślić plan. Ogólnie plan jest taki, żebyśmy my się tutaj schowali. To my się zbieramy już na rozgrywkę. No dobra, ja miałem tu nie być, ale jestem. No, to już chodzę na tą grę, dobrze. Czekajcie, ktoś tutaj idzie, to chyba Lucky. No, spokojnie, jejku. No dobra, Lucky, udało ci się też. Dobra, jesteśmy tutaj już jako gracze w pokoju. Słuchaj, Lucky, jak teraz będą kazali nam iść na rozgrywkę, to się chowamy, nie? Czy tutaj na przykład, patrz, jest dobra kryjówka. Ja na przykład tutaj tak zrobię. I później podczas, kiedy oni będą grali w grę, to po prostu dostanę się tam na górę, zdobędę te diamenty i zwiewamy stąd jakoś, nie? Myślę, że to jest dobry patent. Jasne. Teraz za niedługo w ogóle lalka się... Ten, to ty tu zostaniesz, a ja ich wszystkich wezmę, co? No dobra, to ty będziesz grał z nimi, słuchaj. Ale wiesz co, musisz uważać na siebie, bo ta gra jest niebezpieczna, Lucky. Trzymaj w razie co tutaj kolce, chociaż ty masz te swoje rzeczy tam ci... Ej, patrz, już wszyscy się zbierają, Lucky, rozpoczyna się chyba rozgrywka, także ja się chowam. Tutaj, słuchajcie, schowamy się, niech oni tutaj dobra, wszyscy dobra, to zaczynamy, się w kocie tutaj, wychodzimy wszyscy. Okay. Dobra, ja idę już. I teraz jestem, słuchajcie, sam. Jestem praktycznie sam w pokoju dla graczy i możemy to teraz wykorzystać szybko. Słuchajcie, to niszczymy, ile tylko się da. Diamenciki wszystkie zbieramy. Także hop, patrzcie, ile już tego mam. I ja nie mogę, wszystko musimy zebrać co do wszystkich diamentów. Okej, tutaj wszystko niszczymy. Hop, cyk, ja nie mogę. Będziemy normalnie bogaci z Lucky. Słuchajcie, ej, lalka, już mówi, że ktoś tu idzie. Poczynamy, szybko, ale odkładamy numer 02222 numer, nie ma go. Nie. Trzeba go poszukać. To ja dobra, szybko się tutaj kładę, słuchajcie się, i udaję, że śpię. Będę udawał tutaj, że śpię, okej. Okay. Wejdę do pokoju graczy, bo ogólnie kogoś nam brakuje. Numer 22, gdzie on jest? Psz.
To? Numer 22, pobudka, co ty tu robisz? Wstawaj! Ojej, przepraszam, zaspałem, pani lalko. Nic się nie stało, mogę brać dalej udział w rozgrywkach? Stało się, no bo już mamy ogólnie początek, a ciebie nie ma. Proszę, wychodź szybko tutaj na arenę, wkraczaj. Dobra, chwila, proszę tylko tam już iść, niech pani idzie, ja panią już doganiam tutaj. Dobra, odkładamy, słuchajcie, te diamenciki, żeby nie było. Okej, nic nie mam już przy sobie. No dobra, no to co, bierzemy udział, tak? A tu już skończyła się pierwsza partia, tak? Już, o, tam już część gracy widzę, że przeszła. Okej, no dobra, to niech pani zaczyna, ja mogę zaczynać, gramy. Zielone, czerwone. Dobra. Słuchajcie, okay. Nie ruszam się. Czy ktoś się nie rusza? Jeden uczestnik tylko gra, no to może nie. Nie ruszam się, damy proszę. Mu pory. Nie tutaj nie strzelać. No ale nie dotknęłem, tak udaję tylko. Dobra. Czerwone, zielone, czerwone. Dobra. O, stoimy. Dobrze mu idzie, widzicie? Wy tylko tutaj przetrwaliście, ale tutaj też mu dobrze idzie. No dobra, to zaczynamy dalej. Ochroniarzu, zobacz, czy tam wszystko przeszedłem, jest, okay? Przeszedłem, wygrałem. I co? A, no dobra, teraz... w sumie racja. To zaczynamy drugą rozgrywkę. Chwila. Chodźcie tutaj do drugiego pokoju. Znaki? A już część ludzi już poszła tam na drugą rozgrywkę, czy to są wszyscy w ogóle? No część poszła, część tutaj została. Chodźcie wszyscy ze mną do drugiego pokoju. Ja wam dam ciasteczka i zaraz zaczynamy kolejną rozgrywkę, tylko to z drugiej strony pójdziemy. No dobra, czyli tędy idziemy tutaj? No dobra, no to chodźmy. Idziemy teraz na drugą rozgrywkę. Drugą rozgrywką pewnie jest, słuchajcie, wyrzeźbienie jakiegoś wzorku właśnie z tych ciasteczek. Dobra, także idziemy tutaj za lalką i innymi graczami. Gdzie jest tylko Laki? Muszę, słuchajcie, znaleźć Lakiego. Mam nadzieję, że on przeszedł do kolejnego etapu i nic mu się nie stało, bo przecież to jest mega niebezpieczna rozgrywka. Okej, także co, lalko? To zaczynamy? Chodźcie, zaczynamy. Lalka mówi, że zaczynamy. Ochroniarze zaraz wam dadzą ciasteczka. Ułożcie wzory z ciasteczek, a ja na chwilę muszę opuścić ale lalko, bo ja muszę do ubikacji, mogę pójść z tobą jeszcze zanim ochroniarze tu rozdają te do ubikacji, ale muszę. Zaprowadzisz mnie, ale proszę. Ale tak nie można, bo zaczynamy już grę, no ale nie wiem, ja czy muszę, na to ja zgodzę. Muszę, tutaj po prostu wybrudzę na arenę, nie ma co. Proszę mnie zaprowadzić do ubikacji, lalko, no proszę, zrób dla mnie wyjątek. Jeśli tak bardzo potrzebujesz, no to ja cię tutaj zaprowadzę, chodź. To potrwa chwilę, dosłownie minutka i po prostu ten, i będzie po sprawie. Tylko zdaj sobie z tego sprawę, że wszyscy zawodnicy na ciebie czekają teraz, no i dobrze. Musisz to szybko załatwić, tak? No to minutka mi to zajmie. Tutaj w lewo i pędź tutaj do talety szybko. Dobra. Ja tylko nic nie kombinuj, ja dobrze. Tu patrzę. Okej, proszę się nie martwić. Dobra, słuchajcie, muszę coś wymyślić. Co by tutaj zrobić? Wiecie co? Wybijemy tutaj szybę i uciekamy. Musimy znaleźć Lakiego. Ja mam nadzieję, słuchajcie, że on gdzieś tutaj jest. Dobra, także tutaj, słuchajcie, stawiamy szybę i szybko zwiewamy od tej lalki. Nie będziemy brali udziału w drugich rozgrywkach, bo słuchajcie, ja nie jestem taki dobry, jeszcze w czerwone, zielone jestem dobry, ale w te drugie nie za bardzo. Musimy teraz szybko odkryć, gdzie jest Laki. Mam nadzieję, że słuchajcie, on coś wykombinował, jakiś plan, że nic mu się nie stało. Czekajcie, tutaj nie widzę go, tu z tej strony. Oj, Laki! Gplay, słyszycie, Gplay! Tutaj, Laki, wszystko w porządku, ty się schowałeś przed tą lalką, co jest grane? Ej, masz kartę? Zobacz, co mam, zdobyłem kartę, no! Szybko wpuszczaj mnie tutaj, ziomeczku, dawaj, chodź, szybko, ja już stary, normalnie tutaj zacząłem wykopywać te diamenty, ale tak naprawdę przyszła ta lalka i mi kazała grać, dawaj, szybko bierzemy, słuchaj to, szybko, dawaj, no szybko, wykopujemy, czyli co, czy udało ci się zwiać, ale ty jesteś sprytny, wiedziałem, że nam się to uda. Słuchaj, jeszcze nic nie jest pewne, wiesz co, w każdej chwili tu może przyjść jakiś ochroniarz, możliwe, że będziemy musieli zwiewać, także szybko, słuchaj, bierzemy ile diamentów, tylko damy radę, musimy wszystkie, słuchaj, zgarnąć i jakoś się stąd wydostać, mam nadzieję, że, słuchaj, pójdzie nam gładko, także dawaj, idziemy zobaczyć, wszystko, gotowe, dobra. A mamy jakieś wyjście awaryjne, nie wiem, jakimiś, słuchaj, wentylami, teraz po cichutku, na początku zobaczmy właśnie, jak tutaj jest obstawa, czy jak tu z obstawą wygląda, widzisz tu kogoś? Ej, tam jest ochroniarz, Laki, musimy uważać, być ostrożni, choć może przejdziemy tutaj na arenkę, gdzie już wiesz co, nikt nie gra. Okej, tutaj, słuchaj, dawaj szybko, ja nie mogę, tam jest dużo ochroniarzy, mimo że mamy kartę, to nie wiem, czy nam się uda, on mnie prawie zauważył. A co gdybyśmy tu zrobili podkop pod arenką, jakimś dołem, Laki? Właśnie, też myślałem, żeby dołem. Podkopujemy się, jakimiś. Dawaj. Okej, dobra. Zobacz, jest jakieś przejście tutaj, ej, wejście jakieś. Co to jest, basen?
basen jakiś podziemny pod areną. Ja nawet nie wiedziałem, że tutaj takie rzeczy są, słuchaj, Lucky. Okej, ile masz bloków diamentowych? Ja tu, słuchaj, ty, możemy tutaj, wiesz, żeby tutaj nikt nie szedł, to patrz, damy tutaj diamentowy minę. Jak ktoś po prostu to wykopie, to będzie jedna wielka eksplozja. Dobra, zwiewamy. O, ja jeszcze tutaj swoje zostawiłem. Tu tak, żeby nikt po prostu, wiesz, to dobra, ja tu jeszcze pułapkę postawię. Ty, no patrz, że oni tutaj mają podziemne jakieś pokoje, nie? Patrz, jest jakaś skrzynia, ale pusta. Ty, może ja może oni specjalnie, bo jak jesteśmy pod arenką, to oni podkopują tutaj od dołu kogoś, jak na przykład chcą, żebyś po prostu zleciał na dół. No tak, bo tutaj jest ten piasek, nie? Patrz, tu jest rzeczywiście arenka i mogą trollować ludzi i ich tutaj zapadać. Albo sami kontrolują od dołu też innych. Ty, Lucky, tutaj coś jest. Zobacz, może uda nam się wydostać. Ej, tutaj są jakieś trapdory. Ej, ja nie mogę, Lucky, chyba nam się udało. Ile masz diamentów? Ile masz bloków diamentowych, co? Ja mam 8 bloków aż. Dobra, ja mam 10, to ci jednego oddam. O, dobrze tu zabudowałeś. Słuchaj, żeby było porówno, to mamy po 9. Ja zwiewam teraz do domu, musimy gdzieś ukryć diamenty. Ty też zwijaj do siebie, Lucky. I się widzimy, nie? Idziemy zaraz później na jakieś zakupki czy coś. No, także no, trzymaj się. Do zobaczenia. Na razie, uwa. Okej, słuchajcie, ej, co jest grane w ogóle? Straciłem kontrolę tutaj nad tym skuterkiem. Ej, co jest w ogóle? Widzicie, jakby przeleciałem, teleportuję się jakoś. Nie wiem, o co chodzi, ale musimy teraz znaleźć jakieś bezpieczne miejsce na naszą nagrodę, słuchajcie. Na naszą nagrodę i musimy się przebrać, bo już nie jestem, słuchajcie, graczem Squid Game, także teraz, wiecie co, idziemy tutaj na górę szybko do szafy, przebieram się normalnie w swój normalny, legitny strój, także uwaga, cyk, 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 cyk i okej, jestem, słuchajcie, teraz już sobą, także udało mi się przebrać. O nie! A co ty tu robisz? Oddawaj diamenty! Co ty, lalku? O nie, szybko zamykam drzwi na klucz, zwiewamy, słuchajcie, przed tą lalką, musimy wracaj coś wymyślić. Wracaj tutaj, o nie, ona wiem, gdzie mieszkasz, szybko. Wiem, że się przebrałeś. Lalko, słuchaj, ale ty... Gdzie ona jest, słuchajcie? Ej, ty w ogóle, słuchaj, nie stój, nic mi nie rób, wiesz, w ogóle, ale ty jesteś piękna, lalko. Ej, słuchaj, może byś się ze mną... Oddawaj te diamenty! No dobra, słuchaj, no to patrz, mam tutaj diamencik, chcesz? Trzymaj tutaj diamenta, widzisz? To jest taki fajny diament. Ej, co to za diament jakiś inny? No chciałaś diament, to ci dałem. Słuchaj, ja cię przepraszam, w ogóle bardzo mi się podobasz. Dałoby radę się umówić, ale ty masz piękne włosy, słuchaj, tak się fajnie ubrałaś. Chodź, może naprawdę? Pójdziemy... Na randkę. Serio? Pójdziemy. No chodź tutaj, mamy w ogóle, wiesz, tutaj nad morzem mnie mieszkam. Właśnie ostatnio byłam u fryzjera i że mówisz takie komplementy, że mam ładne włosy, to wszystko się pasuje, ale miły jesteś. No słuchaj, wiesz co, tak naprawdę, no to mam tutaj tego diamenta, wiesz? Chodź o, tutaj. O, właśnie, odaj mi te diamenty. Trzymaj tutaj, okej, okay, mam tutaj te bloki diamentowe. Okej, dobra. Ja ciebie to przepraszam, ja mam... ogólnie. O, ja ciebie przepraszam w ogóle, lalko, ale zostajesz tutaj uwięziona, ha, jeszcze ej, tutaj, jak słuchajcie. To jakiś żart, ja to wykopię na pewno tym kilofem diamentowym. Ty tego nie wykopiesz, nie ma szans, tutaj jeszcze ci cyk, 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 lalko. Ej, przecież mówiłeś, że mam ładne włosy i chciałeś się ze mną mówić na randkę, co jest z tobą? No masz ładne włosy, ale tak naprawdę, słuchaj, wiem, że ty mi chciałaś odebrać te diamenty, a ja ci nie mam zamiaru ich oddać, dlatego tutaj zostajesz uwięziona, trzymaj się, pa, lalko. O okay, nie, wysyłać posiłki na ciebie, ej, mam nadzieję, na że nie. Diamenty. Słuchajcie, musimy szybko gdzieś schować te bloki diamentowe. Najlepiej, myślę, że najlepszym miejscem będzie bank. Także szybciutko musimy lecieć do banku. To się wszystko tutaj naprawi, słuchajcie. I muszę w bezpieczne miejsce to schować, zanim po prostu ci ochroniarze się dowiedzą, że ja tutaj mieszkam i mam te bloki. O nie, słuchajcie, ile ich tutaj jest? Co ja, dobra, szybko, słuchajcie. Jolo, wjeżdżamy tutaj, słuchajcie. Na niego posiłki, nie na mnie, posiłki na niego. Ja nie mogę, zwiewamy stąd, o nie. Słuchajcie, wracaj wyskakuję. Wracaj tutaj, o nie, zostawcie tutaj. Mnie, zostawcie mnie, słuchajcie, czego ode mnie chcecie, ja nic wszyscy nie mam. Wszyscy na wiecie? Niego, jestem ten, liderem, oddawaj pieniądze. Zaczytek, nie, diamenty. Ja, słuchajcie, zwiewam. Nie, zostawcie mnie, dobra, słuchajcie, mam pomysł. Zatrzymamy ich minami, bum, wow. Haha, ale odlecieli, dobra, uciekamy, zwiewamy szybko. Lalka, dałam tam informacje, brać go, chodźcie. Uciekam szybko. Słuchajcie, idziemy do Lakiego, może się u Lakiego schowamy. Mam nadzieję, że Laki schował bezpiecznie swoje pieniądze i się jeszcze nie zorientowali, że on tutaj tak naprawdę też ma te bloki. Najgorsze, że my blisko mieszkamy tych aren i słuchajcie, oni mają rzut peletem. Puk, puk, Laki, jesteś tutaj? Laki, gdzie... Ej, patrzcie, Lucky sobie porobił normalnie syciki diamentowe, jakieś lasery, dobra, nieważne, bierzemy, słuchajcie, te jego rzeczy. Lucky, jesteś tutaj? Ej, kto to Lucky... wchodzi do mnie? Ej, co ty się tutaj schowałeś pod prysznicem, ziomeczku, myślisz, że to dobra kryjówka? No schowałem się, no bo słuchaj, ja wiem, że tu blisko mam dom obok Squid Game, ja nie chcę, żeby tutaj, żeby ktoś mnie zauważył. Lucky, słuchaj, widzę, że zrobiłeś z tych bloków diamentowych syciki, słuchaj, zbroimy się, idziemy po prostu, musimy im się przeciwstawić, trzymaj tutaj te rzeczy.
Słuchaj, wziąłem już ze skrzynki, ci przypadkowo zabrałem. Musimy bronić swojego, także dawaj, razem damy sobie radę. Myślę, że jest tu w miarę okej, bo tak naprawdę masz tutaj pełno itemków fajnych, także sobie poradzimy jakoś. Słuchaj, dawaj, bierz tutaj te lasery, bo widzę, że tutaj masz, słuchaj, jakieś fajne lasery. Ty, no dzięki nim możemy się przeciwstawić tym ochroniarzom Squid Game i sobie poradzimy. Ty, patrz, tam jest część, ale widzę, że tutaj jest... To wszystko za te bloki w ogóle byłem w sklepie i sobie nakupowałem. No dobra, no to dawaj, lecimy, słuchaj. Patrz, tutaj jest normalnie pełno tych w ogóle ochroniarzy. Ej wy, my się was nie boimy, ochroniarze. Zaraz was pokonamy, nie macie szans z nami. My tak naprawdę jesteśmy tutaj mieszkańcami tego miasta i my tutaj rządzimy, a nie, że wy tu sobie przyszliście, zorganizowaliście zawody Squid Game i będziecie teraz tu rządzili. Dobra, tym sobie poradzimy, z tymi też sobie poradzimy. Ale łatwiutko, ale oni są cieniasy. Easy, nie? Laki, normalnie dawaj, bierzemy ich tutaj. Dobrze nam idzie, słuchaj, pięknie sobie dajemy radę. Cyk i cyk. Dobra. No i patrz, i ostatni, są tu jeszcze jacyś kozacy, tam jeszcze był ten lider, ale oni teraz nie mają, słuchajcie, widzowie, z nami szans, także myślę, że diamenty będą nasze, musimy teraz je bezpiecznie schować tylko tutaj gdzieś w banku. Laki, dawaj, idziemy normalnie do banku, bo tam jeszcze możliwe, że wiesz co, że są inni ochroniarze tutaj, ja widziałem, wiesz co, tutaj tego lidera i tam, ale jakoś myślę, że sobie poradzimy, także widzowie, my się z wami żegnamy, na ten odcinek to by było na tyle, trzymajcie się, do następnego odcinku, pa, pa!